Cześć, Robert z tej strony. Dzisiaj druga część filmu o systemie przeciwzalaniowym z wykorzystaniem elektrozaworu firmy Danfoss bistabilnego, który do swojej pracy, czyli do podtrzymania cewki, nie potrzebuje energii. Jest to bardzo duża oszczędność, gdyż nie musimy się martwić, czy będzie prąd, czy nie. Wystarczy nam akumulator, UPS. Elektrozawór do przełączenia potrzebuje tylko krótkiego, trwającego minimum 50 milisekund impulsu, aby zmienić stan z zamkniętego na otwarty lub odwrotnie. Ja tutaj przygotowałem, zobaczcie, taki układ do sterowania. Jest też tablet. Na tablecie mamy podgląd na web serwer sterownika, bo sterownik ma tutaj port Ethernet, także możemy się dostać do jego web serwera i możemy sobie monitorować tutaj stan na wyświetlaczu też na przykład tableta, laptopa, smartfona. Zobaczcie, z lewej strony RCBO Siemensa, najmniejszy na świecie wyłącznik różnicowo-prądowy zbudowany z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym o działaniu niezależnym od napięcia sieci. Złączki Wago Top Job S rozdzielające, z obu stron są zabudowane, bardzo fajne. System Cage Clamp, tutaj mam rozdzielone zasilanie jednofazowe, czyli przewód fazowy kolor szary, przewód neutralny kolor niebieski. Musicie mi wybaczyć tutaj ten miszmasz kolorów, ale po prostu no, chciałem to jak najszybciej przygotować i jakie mi tu wpadły w ręce kolory, to tak tutaj okablowałem, ale to jest mało ważne. Następnie mamy przycisk NC, on symuluje nam tutaj jedną linię czujników poziomu, piętych na wejście sterownika. Następnie mamy przełącznik, on załącza nam system, czyli automatykę, obydwa tutaj produkty firmy Eaton. Następnie sterownik, czyli serce systemu, wyposażony w 8 wejść. On tutaj jest, zobaczcie, zasilany napięciem 230 V, ale docelowo będzie to sterownik 12-voltowy na napięcie stałe, aby mógł pracować z baterii, z akumulatorów, z UPS-ami, nie będzie wrażliwy na braki prądu. Dodatkowo do sterownika będzie podłączony jeszcze wodomierz z impulsatorem dla dodatkowego tutaj zabezpieczenia przed wyciekiem, bo jak dobrze wiecie, system przeciwzalaniowy nie opiera się tylko na czujnikach poziomu, ale też powinien opierać się na algorytmach obliczeniowych na podstawie sygnałów z wodomierza, czy nie ma gdzieś upływu wody do kanalizacji, na przykład niedokręcony kran lub otwarta spłuczka, wtedy woda ucieka nam do toalety, a nie chcielibyśmy tego. Na podstawie impulsu z wodomierza system tutaj zaprogramowany w sterowniku będzie nam tutaj to przeliczał i odpowiednio, jeżeli wykryje wyciek, zamknie zawór, jeżeli nie będzie wyciekł, zawór będzie otwarty. Sterownik posiada 4 wyjścia, ja wykorzystane mam 2. Pierwsze steruje przekaźnikiem załączającym elektrozawór, podającym impuls załączenia do elektrozaworu. Drugie wyjście sterownika steruje przekaźnikiem podającym impuls do zamknięcia elektrozaworu. Następnie mamy, zobaczcie, mamy zasilacz Zamela 15-watowy, złączka z bezpiecznikiem Weidmüller Clip-on Connect, rozłączalna, zobaczcie jakie fajne rozwiązanie, możecie sobie rozłączyć, wymienić bezpiecznik jakby się spalił. Następnie te dwie złączki dalej, Wago Top Job S dla napięcia starego 12V DC, mamy kolor czerwony, kolor czarny, przekaźniki 2, Relpola, jeden starszy, już taki wyeksploatowany i drugi nowy z tak zwanym styki w systemie Inrush, czyli mogą wytrzymać bardzo duże prądy udarowe, załączeniowe, na przykład do sterowania LEDami lub tam jakimś obciążeniem większym. Dobrze, jak to działa, kochani? No to tak, teraz mamy system wyłączony, komunikat na sterowniku oraz na tablecie. Załączam system. Dodatkowo jest podawany zawsze impuls, po każdej zmianie stanu jest podawany impuls zamykanie albo otwieranie. Podany jest impuls na załączenie, na otwarcie elektrozaworu, elektrozawór jest otwarty, mamy brak wycieku i system załączony. Symulacja, zadziałał jeden z czujników poziomu, wykrył wyciek, załączył przekaźnik, podał impuls na elektrozawór, który się zamknął i teraz jest w stanie zamknięty. Mogę system wyłączyć, zobaczcie, mogę załączyć, nic się nie dzieje, poza tym, że został dodatkowo wysłany po każdym wyłączeniu, włączeniu impuls, bo sterownik wykrył, że zawór jest zamknięty i jest wyciek, więc podał sygnał na przekaźnik od zamknięcia zaworu dodatkowo impuls, także on dodatkowo podał impuls na cewkę, ale on już się, ta cewka stanu nie zmieniła, bo była zamknięta. Dobrze, więc teraz system jest brak wycieku. Sterownik wysłał sygnał do tego przekaźnika, a ten przekaźnik załączył nam tutaj elektrozawór. Fajnie to działa, możemy zobaczyć, wyłączyć. I jeżeli teraz nastąpi wyciek, widzicie, sterownik nie działa, bo jest system wyłączony. Dopiero jak go załączymy, od razu nam zamyka zawór. Jeżeli jest system wyłączony, wyciek jest wykryty, sterownik to wykrywa, ale nie podejmuje żadnych działań, bo jest wyłączony system. Załączam system, wszystko działa elegancko. Słuchajcie, jeżeli film się Wam spodobał, subskrybujcie, piszcie komentarze, co Was interesuje, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!